Siema, z tej strony Pan Termometr i Oluś. Zapraszamy Was na podróż dookoła świata. Dobre. Autostopem dookoła świata. Zapraszamy. Właśnie złapaliśmy pierwszego stopa, zatrzymała się nasza znajoma Marta i wiezie nas 25 km do gdzie? Kierunku Jeleniej Góry, tak? Dokładnie. No, mam nadzieję, że następny stop już będzie do Monachium i damy radę. Wyjeżdżamy z Polski, za 60 metrów będziemy w Niemczech. Właśnie przejechaliśmy 400 km, jesteśmy 225 km przed Monachium. Dostaliśmy pulpety w sosie pomidorowym, także jutrzejsze śniadanie na wypasie. Mamy teraz taki parking tutaj do ogarnięcia. Coś znajdziemy. Popytamy i jutro Monachium to już na 200%. Taking all of my time and you got it to write. Taking some of my lines and you made them into your own. Into your own. Turn your back and don't run. My jedziemy tutaj z sympatycznym panem. Pan jest koło biskupina, jak to się nazywa ta miejscowość? Zapomniałem. Na G. Z Gąsawy. Gąsawa to jest Bydgoszcz jest koło Gąsawy. Nie Gąsawa koło Bydgoszczy, tylko Bydgoszcz koło Gąsawy. Zapamiętajcie, że tak jest, nieodwrotnie. Zeszliśmy z autostrady. Idziemy w stronę Monachium. Monachium jest tam. Ale ile kilometrów do tego Monachium? Ciężko powiedzieć. Ważne, że pozytywne nastawienie jest. Kominy, o, widać coraz bardziej kominy. Także to musi być Monachium. I pole. I pole, no, no. Hitler płakałby, jakby tu jeszcze ożył, jakby zobaczył to. Pozdrawiamy wszystkich. Jestem po piwku, to opowiem, gdzie byliśmy, co widzieliśmy. Gdzie my byliśmy, Jędrzej? Byliśmy na... Nad rzeką Istra. Nad rzeką Izer. Izer. Byliśmy na Olimpia Park, tam gdzie były w 72 roku, gdzie była olimpiada. Tam gdzie tyle Żydów zamordowali. Dachau. Byliśmy na takiej wieży widokowej, zrobiliśmy sobie zdjęcia, także będziecie mogli zobaczyć na Facebooku i jeszcze gdzieś byliśmy. No jak to? Byliśmy jeszcze tam na tej, co Hitler mieście. Zrobił pucz. A właśnie, na 6 ulicą, co Hitlerowi się pucz nie udał. No i generalnie jeszcze spiliśmy piwo, idziemy zaraz kibicować Polakom. Będziemy mieć Polska, Niemcy, oglądamy na niemieckiej ziemi. Nawet tu ani jedna flaga niemiecka nie widzimy. Wszystko po tej. No i tyle, patrzcie na tą rzekę.
syf jak nie wiem co. Jędryś mówi, że niby czysta, także mu wierzę na słowo. Właśnie opuściliśmy dom Jędrysia, pełen luksusu i niestety musimy teraz drałować z buta. Mamy 4 km do przejścia, także na początek nie będzie, nie jest to jakiś długi dystans, bywało gorzej. No i tam będziemy łapać do Augsburga, do Stuttgartu, Karlsruhe, czy jak to się wymawia. I do Francji, Hiszpanii i na Gibraltar łapać jachty. Musimy się śpieszyć, bo mamy 2500 km do zrobienia. Począć. Mamy nowego pana za kierownicą. Możesz. Jak się jedzie, Olek? Spokojnie? Dojedziemy do celu? Mam nadzieję. Przed Olkiem 6 godzin jazdy. Dojedziemy o której do tego? 6.04. 6.04. 10 godzin jazdy? Stary, powodzenia. Jesteśmy tutaj z syneczkiem po całym dniu plażingu. Tutaj możecie zobaczyć efekty. Proszę, proszę. Czarno-białe, jak barwy naszego kraju polskiego. Białe? Biało-czerwone, pomyłka. A Olka nie zdziwiło, że czarny, tylko że biały, co? Biały? O, syneczku, nawet nie wiesz, jak flaga Polski wygląda. Siedzimy sobie w Sant Felix. Jaki ten Felix? De Lopez. De Lopez. Byliśmy sobie w miejscowości Agde na plaży koło Montpelliera. Wymoczyliśmy się. Teraz kulturalne spożycie mamy. Kiełbaska, woda, kanapeczki, pasztety, wszystko, frykasy, piwerko. No. Gdybym miał gitarę, to bym na niej grał, opowiedziałbym o swej miłości, którą przeżyłem sam. Opowiedziałbym o swej miłości, którą przeżyłem sam. A wszystko te czarne oczy, gdybym ja je miał, za te czarne, cudne oczem ta serce, duszę bym dał. Za te czarne, cudne oczem ta serce, duszę bym dał. You took me to the mountains, you held all of me in your hands. My weariness cracked like a stone. Dotarliśmy z syneczkiem do Alicante. Pomogliśmy, Polak nas wiózł praktycznie z pod Montpellier aż tutaj. To jest ile tam było? Ale to było teraz 750 km zrobione. 750 km. Maszerujemy do Carrefoura. Pomogliśmy jemu się rozładować na firmie.
Ale i idziemy do Carrefoura po San Miguele. Hiszpańskie piwka, pogoda dopisuje. Fiesta. Idziemy trochę w centrum miasta, bo tutaj taka strefa przemysłowa. Ale już widać, zobaczcie, domki, palmy. Czuć morze, zaraz będziemy może nad morzem. A wczoraj jeszcze jechaliśmy z kierowcą, który na ograniczeniu na autostradzie 90 na godzinę w tunelu prób przez tunel 150, tylko policja jechała, halt, żandarmeria, do widzenia. Nie było mu za bardzo do śmiechu. Ale dzisiaj dobre nastroje. Dobre nastroje, będziemy przed Malagą. Santa Maria del Aguela to jest jakieś, myślę, 300 km stąd i 300 km od Gibraltaru, także łapiemy jak, myślę, od pojutrza albo po pojutrze, bo na Gibraltarze pewnie zabaniaczymy w pierwszą noc ze szczęścia. Siemanko, tak sobie dzisiaj śpimy w jakichś śmieciach czy w jakichś krzaczorach. Tu mamy stację benzynową, a tam mamy krzaczory i jakieś śmieci. Zaraz będziemy tam szli na wylotówkę, tylko musimy się najpierw wykąpać. Właściwie Olek musi się wykąpać, bo śmierdzi od niego niesamowicie, a ja odtąd kupiłem sobie... Patrzcie, zaraz wam pokażę, co sobie kupiłem. Kupiłem sobie porządne sandały u Chińczyka za 5,50 euro. Czyli 10 razy taniej niż budżet, jaki na nie przeznaczyłem. I zaraz w tych wspaniałych sandałach na pewno coś złapiemy na gibę. Ojojoj, jakiś pioszek, patrzcie, jakiś pioszek, jaki zaspany. Zwijamy manatki i lecimy łapać coś do Gibraltaru. Jesteśmy w niezłym wypizdowie. Dużo żeśmy się przynachodzili. Hiszpanie na końcu nam trochę pomogli. No. Ale generalnie była masakra. No. Szliśmy jakieś 20 km, wylądowaliśmy właściwie nie wiadomo gdzie. No, ja nie wiem gdzie ja jestem. Pokażemy wam mniej więcej jak to wygląda. Jest jakieś morze, są jakieś statki, jest jakaś góra. To się nazywa... Jest Gibraltar! Jesteśmy w Gibraltarze. Także dzisiaj chillujemy, jutro sobie wejdziemy tam na tą górę. Napijemy się piwka z małpami. Będziemy musieli uważać, żeby... Dzisiaj się zerujemy. Dzisiaj to będzie takie zero. A od pojutrza zaczynamy szukać jachtów. Musimy się ogarnąć. Jakoś życie tutaj, bo spędzimy tu, myślę, jakieś, nie wiem. No mi się tu już podoba, nie? Są natryski, podobno friganizm działa pewną parą, także działa. W każdym bądź razie. Aha, plan jest jasny na dzisiaj. No, dzisiaj odcinka. Dzisiaj odcinka. Ale patrz, plaża wszystko legalna. Masakra. Masakra. Czekajcie, bo Olek chce coś powiedzieć. Pozdrowienia z Szwabarii. Lecimy na Monachium. Mamo, pozdrawiam cię. Wszystko. Hiszpańska bagietka z francuskim dżemem. Jak to smakuje? Pierwsza klasa. 6 litrów piwa, 3,78 za litr. Popatrzcie dobrze, litr piwa. To są nasze ceny. Tylko nie wiemy jak to smakuje.